Dobry wieczór, Urszula. Dobry wieczór, Pawle. Witam cię najserdeczniej w Czułych Draniach w Czwórce. Ja też kłaniam się nisko i tobie, i naszym telewidzom. I pospiesznie pytam, co robisz? Siedzę, proszę, ja ciebie i marzę. O czym marzysz? Marzę o tym, żeby być trenerem piłkarskim. Wymyśliłem, że to chyba najfajniejszy zawód na świecie. Też o tym ostatnio myślałam. Pomyślałam sobie najpierw, że chciałabym być reżyserem tego programu, a potem, że raczej wolałabym być posłem. Bo to chyba fajnie. Posłem? No. Jeździsz po świecie, masz diety. No w ogóle cud mi dmucha nie siada. No nie wiem, który zawód lepszy. Proszę Państwa, dziś będziemy mieli niebywałą okazję, by sprawdzić, czy lepiej być trenerem, czy parlamentarzystą. Zapraszamy na Czułe Drania. Nasz gość to dwa w jednym. Gdy kontrowersji Żyłka zanika, prosimy na salon Janusza Wójcika. Ten, co merolem torami pomyka, jak wyjdzie z programu, jest biegły w śledzikach. Hucznie pan trener potrafi się bawić, gdy trzeba ważniaków po kątach rozstawić, bo dziś niejedno przed posłem zadanie, nie tylko płci pięknej oczarowanie. Co łatwo przychodzi w tak dostojnym stanie, czas na sportowe Czułych wydanie. Proszę Państwa, ale to wszystko dopiero za chwilę. Weźmy się za korespondencję z widzami. Rzeczywiście ludzie słowem sypią na prawo i na lewo. WP.pl, portal internetowy. Barbarella napisała do ciebie wiersz. Czytam. Do mnie wiersz? Tak. Lorochu pulchniutki, zjadłabym cię w całości, wszystko, nawet kości za twoje pyszności i za szalonych gości. Nie umiem rymować, ani też gotować. Wiem jednak na pewno, ty nie jesteś drewno. Tak trzymajcie i jeść swoim gościom dawajcie. Jeszcze jest PS. Ulki nie pozdrawiam, bo jest za chuda. Więc ja cię też nie pozdrawiam, bo jako ta chuda jestem wyjątkowo brudna. Miło raz na 30 maili, proszę Państwa, dostać taki miły wiersz. Napiszcie jej wiersz dla Uli, bardzo proszę. Możecie również opiewać urodę naszego wybitnego sędziego, którego mamy w klatce. Janusz Marek Wójcik, urodzony 18 listopada 1953 roku w Warszawie. Polski piłkarz, trener i polityk. W 79 ukończył studia na Wydziale Trenerskim Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracę trenerską rozpoczął w Hutniku Warszawa. Następnie współpracował z reprezentacją Polski juniorów do lat 16. Prowadził m.in. reprezentację olimpijską, która zdobyła srebrny medal igrzysk w Barcelonie, a następnie warszawską Legię oraz reprezentację Polski seniorów. Od 2005 roku poseł samoobrony. Wsławił się jazdą po torach tramwajowych. Wśród całej galerii gości, którzy odwiedzili Czułe Dranie, byli politycy, byli artyści, trenera jeszcze nie było żadnego. Dziś mamy i polityka, i trenera w jednym. Janusz Wójcik. Dobry wieczór, panie Januszu. A pan woli być trenerem, czy woli być pan... Dobry wieczór, pani, dobry wieczór, panu, dobry wieczór, państwu. Pełna kurtuazja. A, i spokój. Pan... A miałem się zdenerwować? Tak? A skąd? Nie ma chyba powodu żadnego. Żadnego. Panie trenerze, panie pośle, jak lepiej? Jak będzie państwu wygodniej. W zależności od pytań, o. Ale... Ogląda pan Czułe Dranie? Oglądam. No i jak? Podoba mi się ten program, choć... Dość prędko jest, stał się państwu ulubionym. Nie jest łatwy, od razu zaznaczam to. Tak, nie jest łatwo. Coś opowiadał pytania Janusz Maksymiuk, który był naszym gościem jakiś czas temu? Janusz powiedział, że dostawał trudne pytania, ale również przestrzegał mnie Rysiu Kalisz. Mówi, uważaj, bo mówi... Trudne pytania zadają i ciekawe propozycje. No na ja ale, nie korzystaj, mówi, z tych propozycji. Dla mnie to jest takie wielkie wyzwanie spotkania z panem, dlatego że ja nic nie widzę szczególnego w piłce czarno-białej, murawie i w tych kolesiach biegających za kawałkiem skóry. Abnegatka i dyletantka. Czyli co, nie zwraca pani uwagi nie, nawet na mężczyzn? No nie, no mówmy się, że ci piłkarze to raczej są średni, oczywiście z niewielkimi wyjątkami. Co? No dla mnie są średni. Urszula ma specyficzny gust, tak, ja tylko trenerze. Adam Małysz. Tylko Adam Małysz, tak? No właśnie, ale skoro właśnie o kobietach mowa... Latający jak... Red Bull, tak? To co jest w tej piłce? Co jest w tej piłce? No to Kazimierz Górski mówi, piłka jest okrągła, bramki są dwie. I to jest bardzo prosta gra, to nie uniwersytet, mili państwo. W związku z tym niewiele mówił. Okazało się, że to, co mówił, wystarczało na tyle, żeby trafić do zawodników, aby oni wykorzystali całkowicie swój potencjał. Ale co w niej jest?
To jest w niej taki magnes olbrzymi, że to jest najbardziej popularna dyscyplina na świecie i przynosząca praktycznie, rzecz biorąc, największe pieniądze. Kręci się wokół piłki największa kasa, jaka tylko może być. Nawet Formuła 1 nie przynosi takich środków i takiego obrotu. Ja zaczynam już wnioskować i złapałam pewien trop. Jest piłka, jest kasa, wokół kasy piękne kobiety. Fajnie być piłkarzem. To jest normalne. Ale jeszcze chyba fajnie być trenerem, bo to są konkretne rządy, prawda? Ma pan swoją drużynę, którą pan kieruje. To jest dopiero powód do dumy, prawda? Kobiet brak. A to dlaczego nie jest tak, że byłaby popularna piłka nożna u kobiet? Dlaczego to jest nietransmitowane? Dlaczego pan nigdy nie trenował tego nie kobiet? Wiem właśnie, tego nie wiem, dlaczego nie... A nie, miałem taką propozycję. Miałem propozycję, żeby aktorki, prezenterki stworzyły reprezentację. Mhm. I dostałem taką propozycję od kilku właśnie pań wykonujących ten zawód, żebym był ich trenerem. Jolanta Fajkowska chciała być na bramce. Oczywiście jestem gotowy. Chciała być trenowana przez Janusza Wójcika. My co prawda jak Brazylijczycy piłki nożnej nie kochamy, ale też jest popularne. Ten sport miłujemy. A sprawdzał to na ulicach warszawskich Vito Odrobina. Pytał, jak bardzo kochamy piłkę nożną. Ciekawe. Już w starożytnej Grecji wiedziano, że to, czego potrzeba społeczeństwu, to chleba i igrzysk. Z chlebem ostatnio nie jest najgorzej, a jak z igrzyskami? Brawo Legia, górnik i tutaj trzyliterowy wyraz albo czteroliterowy wyraz, w zależności czy ortograficznie pisany, czy nie. To cztero. Ortograficznie to cztero. Nie wiem, jedno to było, że w pociągu jest tłok, w tramwaju jest tłok, kibice na Legię jadą. To jest chyba najbardziej znane, ale naprawdę, ja to nie nadaje się do śpiewania, wie pan. Sam sport jest spoko, nie? Ale kibice już nie. No bo ludzie muszą jakoś te swoje, powiedzmy, dwie minuty nienawiści wykorzystać, to już wolę, żeby pokrzyczeli na stadionie, niż żeby się lali później na mieście ostatecznie. Czy pani jest kibicem sportowym, bywa? Żartuję. W ogóle? W ogóle. Sport mnie nudzi i jest idiotyczny. Jaki by nie był? Jaki by nie był. Nawet jazda figurowa mówią, że to taki kulturalny sport. Nie, kulturalne to jest czytanie książek. Jako wybrańcy bogów, gospodarze Euro 2012, o piłce powinniśmy wiedzieć sporo, a sam sport powinien stać się naszym sportem narodowym. Wiemy sporo, ale dlaczego wciąż jej tak nie lubimy? Vito Odrobina, Czułe Dranie. Wszystko rozumiem, tylko tego finału nie za bardzo zrozumiałem. Dlaczego nie lubimy? No, na pani, która woli książki od każdego sportu na przykład. To było widać po tej pani, widać? Że ona nie lubi sportu. Taka trochę, przepraszam, pani się nie pogniewa, ale zasuszona taka. Widać, że po prostu nie uprawia żadnej dyscypliny. Na stadionie w życiu nie była. Na sali niewolnica też zasuszona, a okiem spogląda pan porządliwy. Ty tu widzisz zasuszenie uszula. Umówmy się, że pani Marysia jak jest zasuszona, no daj Boże, żeby wszyscy byli tak zasuszeni. Ja też uważam, że byłoby dobrze, gdyby wszyscy byli tak zasuszeni. Ani jednego pasjonata żeśmy nie znaleźli w Warszawie piłki nożnej. Co, że Legii kiepsko idzie? Nie, to żeście się kręcili chyba przy jakimś gejowskim klubie, albo nie wiem. A że geje nie grają. Bardzo piłki nożnej. Ale nie, dlaczego? Ja nie mam nic do gei. To są ludzie tak samo przecież, którzy... A są geje w piłce nożnej na przykład? Są piłkarze znani? Są, albo mniej znani? Są. Których... Mogę powiedzieć, że są. No na przykład kto? Sędziowie. Ten łysy taki najbardziej charakterystyczny? Działacze. A trenerzy? Piłkarze. Być może. Jest trener gej piłki nożnej. Ale nie, to mogę zapewnić. Dlatego, ale przecież powinna pani zwrócić uwagę, że... W tym, o czym żeśmy mówili, przewijało się wiele razy słowo kobieta albo tak, udział dlatego kobiety. Mówię, że to absolutnie i ja widać. Natychmiast podchwytywałem ten temat. W związku z tym, gdyby było coś innego, w innym kierunku bym był skierowany, to pewnie bym w ogóle nawet nie uchwycił tych. A proszę mi powiedzieć, czy było kiedyś tak, tematów. Że... Co jest ważniejsze, kobieta czy piłka? Ja myślę, że jedno i drugie można połączyć. O, ale był taki moment, kiedy absolutnie zrezygnował pan z takiego swobodnego obcowania z kobietami, decydując się na pracę w krajach arabskich, gdzie te kobiciny tylko przez małe okno na pana patrzyły. Jak to było? Wytrzymał pan? Ile było tych zdjęć? Gdzie były estetyczne źródła przyjemności? To były prawie 4 lata w Zatoce Perskiej i Emiraty Arabskie. Mhm. Później był jeszcze Syria. No też kraj arabski, ale już bardziej taki otwarty na Europę. Ale w Zatoce Perskiej, no arabki są w ogóle bardzo ładne. One są może mniej zgrabne, ale też oczywiście są i zgrabne, tak jak i u nas i wszędzie. Ile arabskich serc pan złamał? Nie wiem, ile złamałem, ale podobało mi się wiele kobiet. A była konsumpcja?
O, Szula! Ja wiem, że się rozbuchała. Się rozgrzała się. Dopiero zaczynamy, a ty konsumpcja? Już bezpośrednio do tych spraw. Musiała być, no jak to nie było. Wnet powrócimy na czułych boisko. Kalisz w obronie, kwas w ataku, wnet wyjaśni się wszystko, bo pierwsze garnitury wujcik będzie rozstawiać, za co niesio złośliwością januszkowe usta będzie rozdziawiać. Jakie ma poseł z żubrem politykiem i trawą skojarzenie i z jakich powodów będzie golenie, gołąb czy drań? Czas nam umyka. Zostańcie wychylić za posła wujcika. Był pewien epizod, który najchętniej pewnie wymazałby pan z swojej całkiem świeżej historii. Z wódką w tle. Z wódką w tle? Czy to nie była wódka? Czy już nie pamiętam, już wymazane? Nie. Czy pan próbuje w tym momencie przywołać zdjęcia, które były robione gdzieś tam w dziennikach pewnych? Panie pośle. To nie, to powiem, że od razu jedną rzecz taką, aha, że te zdjęcia, które były robione, to tak, jedno zdjęcie to było zrobione, kiedy dziękowałem prezydentowi miasta Suwałk za wspaniałe przyjęcie razem ze swoimi kolegami, mając w kieliszku pół kieliszka wina. A drugie zdjęcie zrobili koledzy bardzo złośliwie, ponieważ tego wieczoru, przebrawszy się już w dżinsy, w jakąś tam taką luźną koszulkę, zszedłem na dół do swoich kolegów i koleżanek, żeby no, zakończyć praktycznie rzecz biorąc dzień. 6 godzin komisja trwała razem z różnymi samorządowcami i tak dalej, w Szczyrku. I zrobiono mi piękne zdjęcie na tle jakiejś grupy w ogóle polonijnej, która akurat poprzedniego dnia zakończyła temat, nie wypiwszy nic, dokładnie nic, ani nawet grama piwa. Ale nagłówki. I zrobiono piękne zdjęcie z pięknymi nagłówkami. No. To pan nie pije? Ja powiem, w tej chwili miesiąc czasu nie miałem alkoholu w ustach, ale to nie znaczy, że nie piję. Na alkohol może nie będziemy się jeszcze umawiali. A może nie teraz? Ale tu są fantastyczne tak zwane. A to śledzik. Test śledziowy. Panie... Śledzik. Panie pośle, tak. Czy rodzaje? W stanie je rozpoznać? Czy pan zaklasyfikuje te śledzie? To muszę okulary założyć. Można też organoleptycznie. No nie tylko wzrokiem, one są świeżo przywiezione z fabryki śledzi. Świeżo przywiezione z supermarketu. Ale skąd? Nie, Paweł łowił całą noc. Mamy taki dostawcy. Ja opowiadałam. Czy rozpoznaje pan te śledzie? Powąchać mogę? Prosimy, tak. Jest i widelec, to konsumpcja jest też możliwa. Marnowany. Klasyka, nic nadzwyczajnego. No to jest, jak nie wiem, to będzie chyba Matias taki chyba tak zwany, większy, taki tak szeroki. A tu też powącham. To będzie marnowany, ale z jakimś olejem jeszcze pewnie. To płaty są, tak. Tak, a to też jest też marnat jakiś. Ma pan to są jaką, koreczki takie, coś helskie takiego. Nie, helskie mniejsze są. Kaszubskie? Z tych trzech mocno ulubiona zakąska. Którą najczęściej mi pan preferował do przegryzienia czegoś mocniejszego? A nie mówię o wyborowych alkoholach, tylko może o... Proszę, to przecież nie śledzia do piwa. A nie, no śledzia do piwa chyba się nie da. Wie pan, no ja to nie wiem, to jest, bo ja też nie piję pewnie, dodatkowo. Tu bym kolegę spytał, tak? O, piwko lubi na 100%. Lubię, no, choć brawo. Nie tak? Tylko piwko i wcale no się tego a nie wstydzę. A to przecież to normalny facet. A założę się, że pani lubi wino. Ja w ogóle nie piję alkoholu. W ogóle? Przegra pan za... W ogóle? W ogóle. Nigdy. Nigdy. Tak, Rafał Wryndal też podobno nie pije. Trener Janusz Wójcik jest oczywiście trenerem, który ma swoje zasługi, ale mam taką jedną refleksję a propos tego szkoleniowca, że jeśli robi się badania antydopingowe zawodnikom, powinno się również robić od czasu do czasu badania antydopingowe trenerom i posłom z samoobrony. Jaki to doping? Więc pan nawiązywał na pewno do sławnego wyjazdu na Olimpiadę do Barcelony, kiedy nam zrobiono nam badania. 110 tysięcy ludzi, przegraliśmy 3-2, ale wielki finał, wszyscy do dzisiaj pamiętają. Ci, co się interesują piłką. Pani nie... się nie interesuje. Ale dobrze, doping. To o tym dopingu. Doping. Wyjeżdżając na Olimpiadę, poprosiłem razem z szefostwem naszej reprezentacji, żebyśmy zrobili badania na moje życzenie. I tam kupiliśmy parę skrzynek piwa, bo to szybciej się siusia po prostu, właśnie żeby tak zresztą nam zaproponowano. Zresztą to się taki, głównie to jest taki, piwo, żeby się szybciej więcej siusiać. Tak. I to jest taki zresztą sposób na każdej imprezie, że dostają i wodę, i piwo, żeby szybciej, to jest taki środek moczopędy, żeby badać. Przyjechała ekipa właśnie z komisji tej antydopingowej. Proszę sobie wyobrazić, że oni zanim zrobili badania, to
sami wypili we dwóch skrzynkę piwa. Mhm. A sobie nie zrobili badań. Chłopcy bawili się po prostu, bo tak jak mówię, to, jak nie, to, było, to nie była kontrola wymuszona, to nie była kontrola taka, która była gdzieś tam wpisana w harmonogram kontroli, tylko po prostu na moje polecenie taka kontrola była. Nie, nie. I chłopcy się bawili, tam jeden sikał do probówki drugiego i tak dalej. To rzeczywiście u was kopali, panie pośle. Ale mają tam zabawy chłopcy. No, młodzi ludzie, no co? Może ja sikam ci do probówki. Po piwie. To tak ich rozbawiło, to piwo. W każdym razie, później jak się okazało, te probówki nie zostały zabezpieczone w sposób odpowiedni, nie miały atestów odpowiednie, te badania nie były przechowywane w odpowiedni sposób. I co wyszło? I finał tak. Nie, najpierw wyszło, że czterech koksowało się, że tam brali jakiś tam środek. Później zrobiliśmy jeszcze raz badania, nic nie wykazało, to mówili o tym, że się wypłukali z kolei. Mhm. Pojechaliśmy dosłownie w parę dni później na olimpiadę i przez przypadek. Wyobraźcie sobie, to jak to się dziwnie stało, że ci, którzy byli niby podejrzani u nas, a jest losowanie, wybrani zostali po pierwszym meczu od razu do kontroli, również i na olimpiadzie. Jakiś kibic, taki bardzo miły człowiek, który dobrze życzył nam, widocznie gdzieś tam wykonał jakiś drobny telefon. Donosik. No, leciutki. No i okazało się, ale zwróćcie uwagę teraz na jedno. I okazało się co? To powiem są szczerze, najdłuższe dwa zdania w historii. Powiem tak, szczerze, że się bałem tego, czy faktycznie nie znajdą coś u tych chłopców, bo mówię, no zgłupiałem po prostu. Uh-huh. Okazało się, że tak. Ani nic nie brali, bo nic nie wykazało, ani niczym się nie płukali. No. To może teraz pogramy, co? Dobra, możemy pograć. Czas wejść na polityczne boisko. Prosimy o boisko polityczne. Za śledzie już byśmy podziękowali. Chyba, że może jeszcze jakiś dziabnie. Nie. To my to nie ma na kolację się umówimy w innym nie terminie. Nie ma do dobrze. Czego i to jest słuszna myśl. Zgadza się pan? Tak jest. Było po nagraniu byśmy sobie machnęli ewentualnie. Ale to tego już nie zostawcie tam na zapleczu. Panie pośle, taką kadrę mamy dla pana. Okay. Że może z nią góry, można z nią góry zdobyć. Jest i wojsko, tak. Roman Giertych. Danuta Chojarska. Donald Tusk. Dlaczego do bramki? No bo najwyższy. Wysoki jest, zobacz jak on ręce wyniesie. Wojciech Olejniczak, Andrzej Leper. Andrzej Leper, już wiem, bo tam gdzie grał, gra tutaj lekko cofniętego, Olejniczak. Cofniętego gra Andrzej Leper? Znaczy nie, w jakim sensie, panie pośle? Ale cofniętego, jeśli chodzi o linię ataku, a nie o linię, a nie o co innego. Czyli on nie przetakł. Z linii obrony. Stawiłbym kobitki. Aha. Z prawej strony tak Sandra. Proszę zobaczyć. Tutaj, tak. Paru zawodników jeszcze czeka na ławeczce. Do ataku. No jak tam tutaj? To jest waga udara. Zaraz. Prezydent, tu, był tak. Prezydent Kwaśniewski. Mm? Były. Do ataku. Z Donaldem? Z Donaldem, tak. Ja tak ustawiam teraz w tym momencie, nie tylko jeśli chodzi o politykę, ale ciągle o to, jak wiem, jak ktoś gra. No właśnie o to nam chodzi. Pan premier, no tutaj tu się, no ale to trochę co lekko, z Maria, lekko, Marianem Marią Rokitą? Lekko niewidomy, także tutaj może lepiej, żeby to na gdzieś... rezerwowych może go dajmy. A ilu jest? Ilu ale nie mamy na rezerwowy. Nie, jedenastka, tak. No, jak niestety. Niewidomy, to lepiej gdzieś go z boku tutaj, z prawej niech tam stoi strony. Sobie tak i śpiewa. Tak. Braci no, bym... pan tutaj... prezydent. Wchodzi. Ty, a który to jest pan prezydent, a który pan premier? Obrony, od razu po wymarszczeniu trzeba wiedzieć, że to pan premier. Zagramy 4-4-2. 4-4-2? To znaczy co? Bo ja proszę mi tak wytłumaczyć, bo ja tak nie rozumiem. 4-4-2. Czterech w obronie, czterech w pomocy, dwóch napastników. Ale pana Aleksandra Kwaśniewskiego pan stawia między dwie jakże urokliwe niewiasty. Zawsze podkreślał to, że lubi ładne kobiety. Zresztą no to ma jest bardzo ładną żonę. W związku z tym Panie nie pośle, a pan się, kiedyś reprezentował SLD, prawda? Tak. I to było za czasów Aleksandra? Też. To macie panowie skłonność do pięknych kobiet. Dlatego nie ukrywamy tego. I ciągle prezydenta trzyma pan w dłoni. I dwóch braci tu. Zaskoczenia. Zaskoczenia? To z zaskoczenia, mm-hmm. Ale z zaskoczenia po prostu... Że dwóch takich samych. Nie. Jest ważne, dwóch takich samych. Tak, dezorientacja na strzelił. Tak. Będą mówili, kto strzelił bramkę? Jarosław czy Lech? Właśnie. I to tak, albo się nie dwoi w oczach. Ale teraz jest najlepszy numer, bo tak. Ale przy zmianie tak samo można numery robić, bo nie wiadomo będzie, który schodzi. Który księżyc zbuchnął, tak. No. Nie ma tutaj Stefana Niesiołowskiego, ale oddaję. Gdyby był, to gdzie by go pan tutaj widział? Stefan. Dobrze śmiga w tyłu. Stefan, ja bym, nie, no już tak umówmy się, kiedyś, on bardzo lubi piłkę, zresztą to jest taki mój kolega z Łódzki, bardzo zaangażowany w piłkę łódzką i widzę w ŁKS, ale bardziej chyba widzę. Albo powiedzmy tu gdzieś na szpicy, tak gdzieś, za którego z braci,
albo defensywa. No to już nie za bardzo wydolny już w tej chwili. No my mamy go na szpicy. Cenzja. Specjalnie o panu poseł Niesiołowski, senator Niesiołowski się podobno wydać. Ostry był w ostatnim programie. Oj bardzo. Oj bardzo. Pana posła samoobrony, przewodniczącego komisji, pana Wójcika, jako trenera oceniam pozytywnie, ja się też tak za bardzo nie znam, ale miał osiągnięcia sportowe, natomiast to jest także przykład kompletnego nieporozumienia. To jest przykład człowieka, który no, powinien być w wielu miejscach, ale na pewno nie w parlamencie. Wsławił się, delikatnie mówiąc, jazdą po torach po pijanemu, to mu chluby nie przynosi, ale już to było dawno, przeprosił za to, poniósł jakąś karę. Natomiast jest to całkowicie zmarnowany mandat, ponieważ w parlamencie nie potrzeba są trenerzy. Zresztą nie tylko polski parlament jest pewnym dziwolągiem. We włoskim była Cicciolina, w czeskim była jakaś kiedyś reprezentantka partii erotycznej, takie podobne jak Cicciolina. I pan Wojciech mieści się w pewnym folklorze politycznym. Człowieku, który też no był Rutkowski, też przykład no, parlamentarnej farsy. I on w tych kategoriach raczej go postrzegam, chociaż jest osobiście znacznie od Rutkowskiego sympatyczniejszy. I pan Wójcik jako trener nawet się wsławił tym, że trenował tutaj reprezentacja parlamentu, która wygrała w TVN-ie, ale to jest jednak mimo wszystko trochę ośmieszanie parlamentu. Widzę, że ostre oceny. Cicciolina, co? Cicciolina, no kobieta, która zrobiła karierę. Ale ja nie tam Cicciolina, o panu pomówmy, co pan no, kolega może zagrać ja, razem w film. Porównuje Niesiołowski, poseł, senator, przepraszam, Niesiołowski do Cicciolini, no to coś chyba no, faktycznie już zaawansowany wiek nie pozwala mu rozróżniać płci. Ale... A co z tą farsą, że zmarnowany mandat? Jak pan reaguje na takie... No, czy zmarnowany mandat? Równie dobrze mógłbym powiedzieć zmarnowany mandat dla pana senatora. Czym się wsławił pan Niesiołowski akurat w tym momencie, jeśli chodzi o działalność senatorską? Nie za bardzo też się orientuję, ale oceniam go wysoko, ponieważ naprawdę lubi piłkę i mówi, że się nie zna na sporcie i to dobrze, że się przyznaje do tego. Panie pośle, nie będziemy się pochylać nad tym, czym wsławił się poseł senator Niesiołowski. Senator. My się zastanowimy, czym pan się wsławi w drugiej części programu Nieczułe Dranie, dobrze? Dobrze. Tymczasem żegnamy się z państwem, aby zobaczyć się dosłownie za kilka chwil. Były to Czułe Dranie. Rozpoczynamy w związku z tym drugą część programu Nieczułe Dranie. Dobry wieczór Państwu, witamy najserdeczniej. Oto Nieczułe Dranie, druga część spotkania z... Sparring, to poniekąd z trenerem polskiej reprezentacji i nie tylko polskiej, wielu narodów i aktualnym posłem na Sejm. Pan trener Janusz Wójcik, dobry wieczór ponownie. Minęła dobry godzina 23, a teraz, panie trenerze, możemy robić to, czego ty nie mów, robię. Urszula, co możemy robić? Ty rób. Jak pan zagrzewa sportowców do walki? Znaczy, było takie jedne... Jak zagrzewałem? Dobrze, jak pan zagrzewał. Ale trenerem, jak sam pan powiedział, się nie bywa, ale jest na zawsze. A takie słynne zdanie, które utrwalone zostało na tysiącach taśm i w tysiącach gazet. Nie pamiętam, jakie to było zdanie. W każdym razie, jeżeli... No chyba poezją jeżeli, pan nie rzucał. Ale jeżeli w tym momencie ono utkwiło w pamięci, no to znaczy, że przyjęło się i należy się zacytujmy z tego powodu cieszyć. Bardzo konkretnie, ostro po męsku nakazał pan swoim chłopakom z drużyny wyjść. Te okulary, tak. Ale no, niech pani przeczyta. Nie, ja nie używam słabo umie. To pani przeczyta, no to co? A tak, podobno przed jednym z meczów reprezentacji powiedział pan, wychodzimy i kurwa golimy tych frajerów. No i... Co w tym jest? Nic, będziemy golić. Frajera żeśmy znaleźli. Nie było trudno, ale naprawdę. Ale powiem pani redaktor jedno, że takie słowa to jest normalne, że padają w szatniach. I świętej pamięci Hubert Wagner, który był no, jednym z najwybitniejszych polskich trenerów w siatkówce, prowadząc reprezentację męską, no różne dziwne rzeczy się działy.
Nie, nie, golić się nie będziemy, chyba że ja pana ogolę. Dokładnie to prosimy, to jest dobrze, frajer, no. Siedzi taki biedny, marzył o tym, no prosimy o to, ale tylko przemówisz? Proszę państwa w niczym... Ale żeby nie zasłabł. Nie zasłabł, jak zasłabnie, będziemy sobie mamy radzić. Ale też RK jest. I jest proszę białe państwa. Miasteczko pod to, radą cię, ministrów, więc cię nie klasnął sam po uchu. No, nawet założę okulary, bo mogę go ogolić, ale ucho mu... Prosimy o jakąś dobrą piłkarską fryzurkę. Jak pan sobie życzy? Tak, z przodu. Tył prosimy zostać. Pochyl się troszkę, frajerze. To radziecki człowiek. Dawaj, dawaj, dawaj. No dobra. Ginajsia. Proszę państwa, tylko w leczonych braniach. Trener Wójcik goli na żywo frajera. No to nie goli w ogóle, no. A co, pan ma lepsze maszynki zwykle? No troszkę jest golenie. To chcą, żebym cię wycieniował chyba, a nie ogolił, no. No jak będzie modna fryzurka, to jeszcze jak wybiegnie na murawę, to jeszcze... Czekaj, no dobra, no... Stanie się nową ikoną, jak wspomniany przed momentem Beckham. Kiedy? Można dotknąć. Dwa dni temu? W niedzielę. No, dwie niedziele temu, no to może rzeczywiście... A skolko dieniek dali? Za to golenie, tak? Z Kazimierza. Towarzysz Piotrow, z Kazimierza. Proszę państwa, tak się goli frajeru wyłącznie. Lewą, prawą, którą się chce. A. Dziękujemy serdecznie. No, frajerze, fryzurę masz jak malowanie. Dużo cię nie ogoliłem, nie przejmuj. Prawdziwy trener nie ma wątpliwości, że goli frajerów zawsze, kiedy trzeba. Wielkie brawa. Skoro już goliliśmy frajera, to teraz pozwoliliśmy sobie zapytać naszego naczelnego znawcę od urody człowieczej, doktora Sankowskiego, słynny chirurg plastyczny, co poradziłby... Mamy adres jakiś, to może pójdzie trochę sobie poprawy jakieś tam naciągnę cię. Wszystkie, no zobaczymy, czy jest co poprawiać. Właśnie doktor Ani na podstawie dokumentacji fotograficznej sprawdził, czy coś już nie należałoby podciągnąć. No, prosimy. No, tak, to bardzo pilnie będę. Jest to twarz taka bardzo męska, typowa męska twarz, której nie przeszkadzają zmarszczki, bo zmarszczki mężczyźnie dodają uroku i dodają takiego właśnie charakteru twarzy. Także bardzo wielu paniom mężczyźni z takimi zmarszczkami się bardzo podobają. Także jest to bardzo dobre. Oczywiście zmarszczki można zmniejszyć, można szczyknąć botoks w czoło, który porazi mięśnie czoła i spowoduje wygładzenie zmarszczek. Oczywiście jest to zabieg nie na całe życie, ale na mniej więcej pół roku i co pół roku trzeba to powtarzać. Ale tak szczerze, jako chirurg plastyk uważam, że nie trzeba nic robić. Jest to bardzo, bardzo dobra i bardzo ciekawa twarz. Jagody panu pokraśniały z zadowolenia. Ale po co to zbliżenie takie? To chcecie faktycznie obnażyć mnie? Nie, chcemy obnażyć państwa. Po występie senatora Niesiołowskiego. Trochę przywrócił mi pan życie. Panie pośle, to pan jest trochę próżnym mężczyzną, tak mi się wydaje. Dlaczego? No, skoro tak cieszą łasy pana dokładnie takie komplementy. Nie, jak powiedział, że nic nie trzeba poprawiać, póki co. Proponuję, żeby pan wystartował w wyborach do Senatu w następnej kadencji. Przekażemy mu tę sugestię. Panie pośle, ale skoro jeszcze mowa o operacjach plastycznych, chciałem zapytać, a pan lubi, jak na przykład kobieta ma duży, widać, że zrobiony biust, czy pan jest zwolennikiem naturalnym? A jest pan w stanie tak od razu bez... Czasami widać. Bez sprawdzenia, organoleptycznego sprawdzenia, tak? Czy to jest sztuczny, czy prawdziwy? No, wie pan co, trochę widać. Natomiast czy panu to przeszkadza? Czy pan lubi, jak kobieta na przykład, jak ma małe wargi, to sobie robi większe? Nie, wargi to może nie, ale jak się chodzi o biust, to myślę, że to jest jeden z takich ciekawych atrybutów kobiecych. Pan poseł Janusz Wójcik, postać barwna, znana wśród kibiców, miał sukcesy, był współtwórcą sukcesu chyba w Barcelonie. Teraz jest u szczytu kariery parlamentarnej, prowadzi komisję sportu, ma jakieś takie dosyć poprawne stosunki z mediami, głównie z tabloidami, bo bardzo często w tabloidach są poruszane tematy związane z posłem Wójcikiem. Mówią tam o nim, piszą o nim dobrze i źle, ale to co źle, to nieprawda. I wszyscy się tak lubicie? Od tego czasu, dlaczego? No przecież nic złego nie powiedział. Od tego czasu, kiedy zostałem parlamentarzystą, to faktycznie piszą przede wszystkim w tych tabloidach, ale
zawsze pisali dobrze i źle, różnie. Jak byłem trenerem, to w zależności od tego, jak wygrywałem, to wszyscy całowali mnie, biegali, jak przy zmiłym jajeczku. Natomiast kiedy przegrywałem, razem oczywiście ze swoimi drużynami, czy to reprezentacja pierwsza, czy druga, czy olimpijska, czy juniorzy, czy klub, no wiadomo, wtedy nie zostawiają suchej nitki. To jest normalne. Panie pośle, ale nie tylko piszą, ale też dowcipy opowiadają. Zna pan ten dowcip? W radiu go słyszałam, to GFM się radio nazywa. Ale dobrze powiedział na koniec, bardzo dobrze powiedział. Kontrowersyjna. A pan nie chce usłyszeć dowcipu? Zaraz, ale że kontrowersyjna, to co dobrze, to prawda, a co niedobrze, to nieprawda. Ja nie dokończę. Mimo wszystko. Proszę. Jaki tramwaj prowadzi poseł Wójcik? Mercedesa. Dobrze. A tramwaj? Skąd ten dowcip się wziął? A jaki tramwaj? Po pierwsze, to od razu właśnie jest okazja do tego, żeby powiedzieć coś. Oczywiście. Na spotkaniu z prokuratorem od razu, który był bardzo sympatyczny, powiedziałem, spytałem, jak to było właśnie z tą jazdą po szynach podobno. To wtedy tego dnia to był ranek po balu mistrzów sportu. Straszna śnieżyca była, bardzo dużo śniegu było wtedy w Warszawie. Tak, styczeń. Nie było widać torów w ogóle. Nie, to nie chodzi o to. Tylko, że panowie po prostu, panowie czekali na mnie. Też ktoś taki przychylny, jak wysłał do Barcelony kwity, tak również i tutaj wysłał do straży miejskiej, żeby czekali na mnie i już tam halt. Ktoś pana uwielbia. No podobno. Może jakaś kobieta zawiedziona. Tak, tak. Nie, myślę, że nie. Nie ma zawiedzionych. Nie stukajcie się tak. Jak się okazało, to pan prokurator sam mówi, panie Januszu, mówi, niech pan zobaczy, co te dupki napisali tutaj, że pan po szynach jechał, jak kamery, które są tam przecież w centrum i rejestrują, to mówi, nawet kamery, bo mamy rejestrację tego, co się działo, mówią, jest to żywy dowód na to, po żadnych torach pan nie jechał. Po prostu kłamstwo. I świadek, panowie, jak będziecie pisali kwity na drugi raz, to piszcie je już bardziej dokładnie. Czyli po szynach nie, a po alkoholu się jechało? No, tak się złożyło, że się pojechało. To trzeba było. A proszę mi powiedzieć, jak takiemu dorosłemu, ale fajnemu mężczyźnie mogło przyjść do głowy, żeby wsiąść za kierownicę po pijaku? To był błąd. Zdenerwowała się Urszula teraz. Ja za to po prostu na drugi dzień, dosłownie, to było nad ranem, bo zaraz się znalazły media, zaraz była telewizja. Się jest sławnym, wszystko było... to się ma? Nie, no ale to tak jak mówię, już tam na miejscu praktycznie, że wszystko było wspaniale nagrane, tak jak wy to nagrywacie w tej chwili. Wspaniale? Wspaniale, tak. No. Nawet nie wiem, czy to rozwijać w ogóle ten temat. No temat alkoholu, niechętnie pan rozwija temat nie, alkoholu, to nie chodzi o to. A wręcz tylko nie, dlatego, dobrze, że kolega jeżeli poprosił, jest lato, to proszę bardzo. Na drugi dzień, w parę godzin później, taki Wójcik był tak zmęczony w ogóle, nie nadawał się do niczego, no tam nie wiem, musieli mu jakieś kroplówki podłączać pewnie i tak dalej. W kilka godzin później pod Sheratonem, praktycznie rzecz biorąc, zwołałem taką krótką konferencję prasową, gdzie przeprosiłem wszystkich za to, co się wydarzyło, przyznałem i tak dalej, i tak dalej, na gorąco. Nie zataczając się, nie przewracając i... po prostu zrobiłem, myślę, to, co powinienem. Za granicą nie chowając większość... się, nie chowając się za nikogo i za nic. No tutaj za się granicą... też ładnie zachował mój Panie kolega, mój kolega z parlamentu, znaczy z senatu, senator Niesiołowski, bo też właśnie wracając do tego tematu powiedział, że dobrze się zachował, godnie, właściwie. A pan wie, że na Zachodzie po takich rzeczach kończą się kariery polityczne? No właśnie nie kończą się, bo jest pani w błędzie. Nie. Właśnie nie kończą się, bo niech pani zwróci uwagę, że pan prezydent Bush już drugą kadencję kończy w tej chwili prezydencką, a kiedyś, no powiem szczerze, lubił że sobie zajrzeć do kieliszka. Bardzo mocno nawet. I nie tylko do kieliszka. Nos mu też chodził dobrze i okazało się, Co mu chodziło? Nos. Od czego? Nie wiem, od czego. Katar miał. On tak miewa. I okazało się, że został prezydentem, najpierw został senatorem chyba, później dostał jeszcze jakimś tam wysokim urzędnikiem, później prezydent i druga kadencja. Jakie kariery, proszę pana. Znaczy, ja rozumiem, gdyby była sytuacja taka, że po alkoholu dochodzi do wypadku drogowego, są... No nie daj Boże oczywiście ofiary, czy są okaleczenia jakieś trwałe, czy też po prostu to wtedy w ogóle wiadomo... są... Koniec kariery, no koniec wszystkiego. To po prostu wtedy, no cóż, tiurma wtedy najczęściej się po prostu kończy to w tym. Panie pośle, ponieważ pan się zesłucha. Ale ja się założę, że pani, pan poseł Niesiołowski się nie pogniewa. Kończmy ten ale nie, temat. Sekundę. Pan poseł Niesiołowski przecież się nie pogniewa, bo w tym momencie występował i mówił, wrócił do tematu, jeśli chodzi o moją osobę. Przecież dokładnie wiem o tym, ile razy żeśmy byli na Widzewie czy gdziekolwiek indziej, ile razy żeśmy wspólnie razem wznosili toasty, a niejednokrotnie, no powiem szczerze, że.
częściej mu to i zgrabniej wychodziło niż mnie. No. W takim razie to jest skończmy temat alkoholu, no, bo pan poseł się denerwuje. Czas na test. Nie, wręcz czas, odwrotnie. Czas jest na to jakąś normalne. Rozrywkę umysłową. Po to został, po to powstał tego typu trunek, żeby go używać, tylko oczywiście w normalny proszę, sposób z kochani, o rekwizyt. I nie wsiadać do samochodu po alkoholu. Powiedzmy to jest wyraźnie. Dobra nie rada. Wsiadamy. Mamy nie wsiadamy mały do test. Samochodu po alkoholu. Z kim się panu kojarzy ten człowiek? Z czym? Związek Radziecki. To i wybitny polityk. Dobrze. To zwierzę, z czym się panu kojarzy. Co to jest? To z lasem i z polowaniem. Ten obrazek, ta roślinność. Przyroda, świeża przyroda. Tutaj. Fabryka samochodów osobowych Żerań. A? Wiemy kto to? No jasne. Fortepian plus wybitny artysta. Etiuda rewolucyjna na przykład. I skojarzenie z ostatnim obrazkiem? Piłka nożna, stadion Lecha. No to w takim razie sprawdźmy, czy to są słuszne skojarzenia. Z Michałem Gorbaczowem mamy oto, tę oto. A, Gorbaczowka. Zatem też spodziewamy się, że bardzo, tutaj... Ale to bardzo dobra jest. Finlandia. Dobra? A ta druga lepsza? Tu po tej podrabiali to podobno i nawet gdzieś prasa nasza pisała, że trzech chłopców wypiło po trzy takie flaszeczki i po trzy czwarte. I nie to, że oślepli. Dwóch już nie odratowali, a jednego ledwo. Czyli na łosiach nie. Tu. Żubrówka, o, to na strony Podlasie. Żubrówka, tak. Żubel. Kolejny? Polisz, Włodka, co to jest? Polonez. Polonez, to już chyba nie wiem, czy... no, Polonez, wiem, prawda? Robią. Polonez, tak. Przedostatni jest oczywiście Fryderyk. I kończąc nasz test, sprawdźmy. Co to jest czerwonokarton? To takiej nawet nie widziałem. Panie pośle, jesteśmy pod wrażeniem. Widać, że nie jestem wybitny zupełnie fachowcem. Pan nic nie ma wspólnego z absolutnie nie. Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem. Dziękujemy za szacunek. Doskonała znajomość polskiej powiem, i nie tylko polskiej tradycji jedno, kultury. Że gdyby spożycie wyglądało podobnie jak w moim przypadku w całym naszym kraju, średnio mielibyśmy poniżej normy europejskiej. Panie pośle, gdyby spożycie wyglądało tak jak w moim przypadku, o nie, to nie, to w ogóle to jakieś to ale ja rozumuję te średnio. To skrzywienie, tu kolega by nie wytrzymał po prostu w tym momencie. Nie, on dużo może wytrzymał. To chyba, wypije za ciebie, Urszulka. To nie, no to co, wszystkie puby by restauracje pozamykali naszym. Nie, bo pani chce doprowadzić do jakiejś, do ruiny herbata, wszystkich, kawa. Do ruiny wszystkich restauratorów w ogóle. No, a dlaczego? Gdzie, a gdzie kampanie piwne, gdzie w ogóle wszystkie różne inne rzeczy, gdzie kapslowe tak zwane, które na którym kultura fizyczna w tym momencie przecież czerpie zyski z tego olbrzymie. Kultura na alko czerpie? A reklamy z czego? Gdzie to asty z winem musującym? No nie, a wiem. Gdzie wszystkie największe Euro 2000 poprzednie, teraz 2008 i następne 2012, jak się nie mylę, to przecież Carlsberg. Piwko Carlsberg. A więc widzisz, bez alkoholu to ten nie nawet nada. Piłkę nie pograsz. To może ja już pójdę do domu. To sfinalizujmy. Proszę państwa, nieczułe dranie wkraczają w finałowy etap. Oto już za moment Janusz Wójcik zostanie poddany ostatniemu testowi w ustach prawdy. Sąd ostateczny, moi drodzy. Wciąż spoglądał łapczywie na jej iglicę. Nic więc dziwnego, że chętnie uwolni niewolnicę. Lecz jeszcze jedno niechlubne zadanie, czyli ust prawdy palące pytanie. Czy kiedyś zdarzyło się panu drukować w prezencie coś, co promile pomoże miarkować? Tak zapowiada się finałowa kwarta. Oto kolejna drani ofiara. Pożar. W tak pięknych okolicznościach przyrody właściwie moglibyśmy wznieść toast wypijmy za błędy, ale czy to będzie błąd, dowiemy się za moment. To jest wielki finał nieczułych drani. Nasz gość, poseł Janusz Wójcik odpowie na jedno kluczowe pytanie. Owszem. Panie pośle, prosimy o włożenie dłoni w otwór czułego drania. I odpowiedź na pytanie, zgodnie z prawdą, patrząc mi głęboko w oczy. W otwór, odpowiedź na pytanie? Nie, odpowiedź face to face, a Paweł zada pytanie. Jaki otwór? Już gębowy, jest to otwór drania. Zaangażowany. Proszę no patrząc w oczy Urszuli, odpowiedzieć szczerze i prawdziwie na pytanie. Tak. Czy w pańskiej wieloletniej karierze trenerskiej zdarzyło się panu kiedykolwiek drukować mecze? Nie? Nie. Prosimy o odpowiedź czułego drania. Pan trener twierdzi, że nie. Proszę wyjąć dłoń. A ręki nie ma? Czy coś się tam wydarzyło? Jakaś spocona ręka mi tam, mnie zapala. Ale damska, panie pośle, sprawdźmy, co
Czy pan wie, co to jest? Nie, nie jest to telefon komórkowy najnowszej generacji. No nie wiem, czy telefon. Jest to ważne urządzonko, które może się przydać w trudnych sytuacjach. Alkomat. Panie proszę. To jest alkomat? Kieszonkowy, tak. Można dmuchnąć. A dlaczego baterii nie ma? Bo przecież nie jest potrzebny póki co. Po miesiącu. Dobrze, no, po miesiącu za chwilę będą baterie. A teraz się znaczy przyda. Tam baterię załatwimy po programie i jeszcze może do tego... Niewolnicy. A co ma wspólnego w tym momencie alkomat z tym pytaniem, które zostało zadane? Nie ma absolutnie nic wspólnego. Była to swobodna i niczym nie skrępowana nasza twórczość własna. Jest... Aha. No dobra, niech będzie. Nie, właściwie po pytaniu moglibyśmy przetestować pana posła. Czy pan nie kłamał? Ale nie ma baterii. Ale nie ma baterii, tak. To wy testujcie niewolnicę. Dlatego my przetestujemy niewolnicę. Co mogę pan chuchnąć. Na to? Proszę państwa, wydawałoby się, że być parlamentarzystą to tutaj prosimy złapać pana Bogażanowi. Ale z tego, co wynika z naszej rozmowy z posłem Wójcikiem, chyba lepiej jednak w Polsce być trenerem, bo wtedy ma się do czynienia z całą przyjemnością tego świata. Do zobaczenia państwu. Dziękujemy serdecznie. Urszula, pani Marysia. O, i pan Paweł jeszcze jest trochę, ale to na drugi rząd. Do widzenia państwu. Pani Marysiu, jak oni mogli panią przywiązać? No to w ogóle... Do widzenia, dziękujemy. Rycerz i Marysia pozdrawiam. Do tego alkomatu jest również ewentualnym dodatkiem jako podarunek. A czy może pan chce człowiek. Dmuchnąć? Ale co? Ale co to, ma pan na myśli, panie pośle? To zastanówmy się teraz. No. Marysia jest mężatką, więc pozostaje niestety ten alkomat. Jak pan chce, to dmuch. Dobra, niech tak będzie. Dobranoc państwu. Dobranoc.